Jakie czynniki wpłynęły na to, że szkoła ma taki progres? Chodzi o ranking perspektyw, tak? Rzeczywiście jest to spory progres. Z 63 miejsca przesunęliśmy się w tym roku na 25. To jest bardzo duży awans i no, powód do dumy i radości. Co na to wpłynęło? Na pewno kilka czynników. Wiele zależy od uczniów i ich zaangażowania w naukę, czyli także frekwencji. Ogromnie dużo zależy od zaangażowania nauczycieli i ich pasji, tego, że chcą pracować z uczniami. A tak naprawdę ten ranking opiera się na kilku takich stałych kryteriach. To brane jest pod uwagę wyniki z egzaminów zewnętrznych, a więc i maturalne, i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a tutaj nasza szkoła zawsze tak około 20% punktów procentowych była powyżej średniej krajowej i to się utrzymuje. No, zwiększyła nam się troszeczkę liczba laureatów i finalistów olimpiad i to też jest właśnie zasługa i uczniów, i nauczycieli. I myślę, że pewnej strategii, którą ma szkoła, takiej strategii polegającej na tym, żeby dawać Wam szansę, odkrywać Wasz potencjał, stwarzać możliwości, pozwalać Wam rozwijać się w różnych obszarach i to się chyba dzieje. Co symbolizuje Złota Tarcza dla naszej szkoły? Złota Tarcza symbolizuje dla nas na pewno prestiż szkoły i pokazuje osiągnięcia naszych uczniów, które osiągnęli właśnie ze względu na poziom szkoły i na pewno ze względu na świetnych nauczycieli w naszej szkole. Złota Tarcza symbolizuje w sumie tak dobre wyniki matur, testów zawodowych oraz konkursów. Złota Tarcza reprezentuje prestiż oraz wysoki poziom naszej szkoły. Czy jesteś zadowolona z tego powodu, że chodzi do takiej szkoły i że osiągamy takie wyniki? W sumie jestem dumna ze szkoły, że jest na tak wysokim poziomie, że uczniowie są wykwalifikowani na tak wysoki poziom i że w sumie wybrali sukces i go osiągnęli. Tak, uważam, że to jest kamień milowy, jeśli chodzi o naszą szkołę. Na pewno jestem dumna ze szkoły i odczuwam satysfakcję, że mogę uczestniczyć do takiej placówki i jestem spokojna o swoje wyniki maturalne i egzaminacyjne, bo wiem, że nauczyciele bardzo dobrze o mnie zadbają. Super, dziękuję bardzo. Czy jesteś zadowolony z tego tytułu? Tak, jestem bardzo zadowolony. Uważam, że to jest kolejny wielki sukces dla naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Czy miejsce w rankingu przekłada się na jakieś korzyści dla szkoły? Oczywiście, to jest potwierdzenie marki szkoły, to raz. Tort, którego wszyscy próbowaliśmy, to dwa, a tak naprawdę poważnie to są sprawy prestiżowe, a idzie za tym w tym przypadku, tutaj trzymamy czek, to jest taki symboliczny czek, wpłynie na konto naszej szkoły, plan finansowy za szkołę zostanie powiększony o taką kwotę, bardzo się cieszymy. Oczywiście to wystarczy na to, żebyśmy mogli pomyśleć o jakiejś inwestycji, czy trzeba będzie dołożyć, może troszeczkę zmodernizować jakieś komputery, może pomyśleć o jeszcze jednym telewizorze. W każdym razie wszystko, cokolwiek się tutaj pojawi, będzie miało na celu poprawienie warunków Waszej nauki, ale też pobytu w szkole, bo ja mam świadomość, że uczeń w szkole, w budynku szkolnym spędza tygodniowo 30 kilka godzin. To jest sporo i dobrze byłoby, żeby się w tej szkole czuł właśnie dobrze, tak jak u siebie.